Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Atomic Heart. Kochani, no troszeczkę się pozmieniało tutaj. Co zatem wybieracie, majorze? Zacznijmy od polimerów. Co dokładnie zrobimy z polimerami? Na szczęście w tej grze da się bez problemu zwracać punkty, umiejętności. Mieliśmy ich troszeczkę za dużo, dlatego stwierdziłem, że pozmieniam tutaj całkowicie. I tak, odmrożenie. Odmrożenie. Gaśnica została, no bo myślę, że to akurat od ognia może się bardzo przydać. Komora ciśnieniowa to już było. Przymusowe rozmrażanie. Rozmrożenie wrogowie otrzymują dodatkowe obrażenia, gdy minie efekt zamrożenia. To też może być spoko. Dodatkowo, rozbicie zamrożonego wroga zapewnia dodatkowe łupy, czyli będziemy dostawać więcej rzeczy za zamrożenie wrogów. Może to akurat skłoni mnie do tego, że będę tych wrogów zabijał podczas zamrażania. Masowa telekineza, odrzuciłem wszystko. Stwierdziłem, że to nie ma sensu w ogóle w to inwestować na razie. Tutaj na szok będę starał się chyba iść na łańcuch błyskawic. Myślę, że to może być fajne AOE. Więc szok sobie pewnie pójdziemy, odmrożenie sobie pójdziemy, no i osłona polimerowa. Myślałem, że dam radę jeszcze dodać sobie w dodatkową jonizację. Czyli, że lasery odbijają w atakujących i jeszcze w ataki bronią odnawiają twój zapas energii, no ale niestety to trochę kosztuje. 164 jest za dużo. Energia postaci. To w teorii mógłbym chyba zwrócić. Ale to i tak było darmowe w sumie, to nic. Czyli to jednak zostaje. No właśnie, no i będziemy szli w to. Strumień polimeryzacji tak samo wyrzuciłem całkowicie, bardzo rzadko tego używamy. Myślę, że proszę to będzie spoko. Procedurę. Co do broni. Zrobiłem sobie oczywiście tu delikatne porządki. Wziąłem 4 apteczki większe, 4 mniejsze, amunicję. No i ulepszyłem naszego elektro. Ogłówkę ogłuszającą. I w tej chwili mamy dodatkowy atak specjalny. Obrażenie wampira energetycznego przekierowuje energię z polimerowej baterii celu do zapasy kombinezonu użytkownika. Rozumiem, że to nam po prostu będzie mogło tak jakby oddać... A nie, przepraszam, to nie jest to. Ja to wziąłem. Na to mnie nie było stać, przepraszam. Tak, to było ładunek EMP, który ogłusza wrogów. To chciałem zainstalować, ale mi się nie udało niestety. Czyli będziemy mogli ogłuszyć na chwilę przeciwnika. To jest, myślę, że spoko. Tu chyba nic nie ulepszałem w tym. Nie, tutaj nic nie ulepszałem. No i zostały nam trzy bronie, których używam, czyli shotgun, elektro i lisek. No i kochani, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj nam chyba zostaje ten boss do zrobienia. Mi się przynajmniej wydaje. Więc chyba czas już na niego. Chciałem sobie jeszcze delikatnie mikrofon do góry podnieść. Oj, dobra. To idziemy? Jak to wygląda? Tak, tu jest bocik. Może by nam się udało ich trochę wyeliminować jeszcze przed... O nie, nie mamy celowania. To dużo zżera. Mega dużo zżera tej energii. I teraz przydałoby się poczekać na ładunki. Dobra, schodzimy. Schodzimy i postarajmy się. Gdzie może być ten pojemnik? Urządzenie wydające polimer luminescencyjny znajduje się na jednej z tych platform. To go poszukajmy. O, ale one są twarde. Mega twarde, dziady. Ale nie widzę, żeby oni jakieś łupy zostawiali. O, w końcu! Ktoś nowy do pogadania. Do tego żywy. Nowy? Ktoś tu był przede mną? Jasne. Widzisz tamte zwłoki? To Aleksiej, technik. Odkąd nas zabili, prowadzimy ożywioną rozmowę. Kłopot w tym, że jakieś 20 minut temu coś w nim zgasło. Powiedział coś pod koniec, ale potem był już tylko niezrozumiały bełkot. Jak to zgasło? Jak to zgasło? Tak jakby się skończył. To chyba wszystko wina tej szczepionki. W sensie te wszystkie gadatliwe trupy. Szczątkowa aktywność mózgowa czy coś.
Co innego mogłoby to powodować? Był tu ktoś jeszcze? Rozejrzyjcie się. Jest mnóstwo ofiar. Nie wszyscy byli skorzy do rozmowy, ale weź choćby Iwana. Był adiunktem. Gadał bez przerwy całe dni. Albo towarzysz Ułumbekow. Zamilkujcie się rano. Szkoda. Młody był. Wszyscy już zgaśli. Ja się wciąż trzymam, jak widać. Nie zastanawia was to? Pewnie, że zastanawia. To fascynujące. Opowiedzcie ludziom o tym, jak wyjdziecie stąd żywi, co? Przynajmniej w ten sposób nauka w jakiś sposób skorzysta na tej jadce. No tak. Wszystko dla nauki, co nie? No, nie wszystko. Jeśli sugerujecie, że mnie trochę ponosi. Ale jeśli będziecie mieli szansę... No dobra, na razie. Dobra, na razie. Tylko zastanawiam się te łupy, bo nie wydaje mi się, żebym coś dostał. To mnie martwi. Pojemniki podłącza się do dozowników polimeru, towarzyszu majorze. Może nam się jeden przydać. Tak, dlatego go wziąłem. Strasznie rzucał się w oczy. No ale to za chwilę to zrobimy. Bo coś mi się wydaje, że jak my tam podejdziemy, to z automatu niestety zaczniemy boss fight. Ja bym sobie chciał to wszystko pozwiedzać. No właśnie, ten typek, który niby tutaj... nowy typ przeciwnika. Spróbujemy się z nim. Co atakujesz? Zobaczmy, czy coś tu będzie z tego. Au, 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 au. Gdzie ty jesteś? Mocny jesteś. Bardzo mocny jest. Na szczęście siadł. No i trochę z niego było. Tam rozumiem, że są następne. To tamte już są chyba mniej grzecznie do nas nastawione. Tu coś lata chyba. Tu coś chyba jest. Uwaga! Tak czy nie? Chuj wie. No nie chciałem tego użyć. Leżeć. Coś jeszcze tu jest? Czy już nic nie ma? Trochę polimeru jest, ale nic więcej. Wow. To coś jest trujące. Ale mnie wystraszyło gówno. To ja sobie chyba jednak użyję już apteczki. Dopiero będzie z bossem. No nie. Brak zasilania, świetnie. Ale to możliwe ruchy. No, kicia. Nie ze mną takie numery. Ja na nie całą amunicję pieprzę. Może teraz troszeczkę z broni zwykłej, no właśnie. Oj, to będzie ciężkie. Amunicji już za dużo nie mamy. A widzę, że teoretycznie wcale nie jest tutaj tak łatwo. Cały czas słyszę jakieś helikopterki, no. Cóż to jest?
O nie. Polimer. Jaki dziad, no. Wolałem jednak mieć celownik. Nie wiedziałem, że to w ten sposób będzie mi zabierać wszystko. Dobra, tu się rozpadło. Chyba dziewię. I teraz się zastanawiam, co to jest. To jest coś, co możemy zepsuć. Czy to jest coś, czego nie możemy zepsuć? Dobra, no musimy wskryć polimer, to wskakujemy. Koleżko. Czy to jest jakaś kamera? No tu musi być chyba jakaś kamera. Tu musi być cholera jakaś kamera. I kolejne. Widzę, że z nimi to w ogóle walka nie miała sensu żadnego. Dobra, to ich nie ruszamy. Idziemy walczyć z bossem. Chyba tylko to nam zostało. Tylko chyba to nam zostało, bo tu nic innego już nie widzę, żadnych wejść również nie ma. To weź teraz się tam dostań. Energii w sumie też za dużo nie mamy. I to mnie martwi. To mnie martwi, znając życie jeszcze się spieprzy. Czy się jakoś tam inaczej dostać? Jakoś przez polimer? Chyba nie. Chyba tak też się nie da. Czyli jednak przez polimer. Tylko jak? Hop. Czekajcie, pomyślmy. Jak tam się dostać? No. To jest irytujące czasem. Jakoś to trzeba zrobić. Czekajcie, tu jest wejście? Tak, tu jest wejście. Ej, dobra. Ja sobie życie utrudniam jak zwykle. Nic nowego. Nic nowego. Czemu ja... No jak? Ty padalcu. No właśnie, mieliśmy dostawać ze zamrożonych wrogów więcej nagród, a ja tu nic nie dostaję. Towarzysze, musimy coś zrobić z zarodnikami grzybów w kiełkowni. Przysłali nam kolejnego niesprawnego robota, więc go rozłożyliśmy, a w środku było pełno grzybów. W życiu nie widziałem tylu grzybów. Co tym grzybom tak się podoba w środowisku polimerowym naszych robotów? Jak tak dalej pójdzie, zamiast robotów laboratoryjnych, będziemy mieć grzybich laborantów. Wy jesteście mądrzy, więc wymyślcie, jak to naprawić. Zaczynamy, kochani. Jestem pewien, że to będzie boss. Zostanie napełniony za 35 dni. 35? Super, wrócę później. Proces syntezy można przyspieszyć. To dobra wiadomość. Jak? Te duże mieszalniki wzbogacające surowy polimer o bakterie beztlenowe pracują z zadaną prędkością. Jeśli więc zwiększę prędkość, wszystko przebiegnie szybciej. Gdzie znajdę panel sterowania? Nie ma nic takiego. W zwykłych okolicznościach szybkość procesu nie jest zmieniana, ale impuls z szoku może zwiększyć napięcie pod... Aha, czyli tutaj w polimerze niestety nie mamy dźwięku. Dobra. Nie ma. No, zacząłeś mówić. Zacząłeś mówić i przestałeś, dzięki. Dobra, ammo jest. Zapisywanie danych. Nasza koleżanka? Proszę wybrać procedurę. Niestety nie.
No to jedziemy. Wiedzieliście, że tu jest wagonik? Założyłem, że musi być jakiś sposób na serwisowanie wiszącego pod sufitem sprzętu. Rozumiem, że to nie jest to. No, to nie jest to. No i ciekawe, co my tu mamy z tym zrobić? Musimy uważać, jesteśmy wysoko nad podłogą. Upadek może być bolesny. Bolesny? Cóż za optymizm. Cały ja. No i zaraz jeszcze nie zdążymy. Przez moją głupotę. Pojemnik zostanie napełniony za 20 dni. Już 20. Zadziałało. Patrz tylko, jak to się świeci. Właściwie to nawet ładne. Muszę zauważyć, że nieplanowana ingerencja spowodowała zainicjowanie algorytmu naprawczego. No i co w związku z tym? Następne. O nie! Was to się nie spodziewałem po sobie. I was jest tu sporo. Żebym nie przegapił tylko. Nie przegapiłem nic? Chyba nie. No jest progres. Kłóż ty. Won. Nie przegapiłem. Dlaczego ten gówniany wagonik tak się wlecze? Nikt nie przewidział takiego obrotu spraw. To było pytanie retoryczne, Czarek. Czemu taką to zrobić? Wagonik stanął? A, stanął, okej. Dobra, dwa zielone. Kurde, jak się wystraszyłem. Jak się wydygałem. O, tekstury. Walczenie z nimi na tak małym terenie jest uciążliwe. Naprawdę uciążliwe. Gnoje. Wujki wieśki, no. Czekajcie. To tu, to tu, to tu. Nie, to całkowicie mi chyba nie zmieniło. Tutaj to musi być zmienione. Dobra. To są dwa czerwone, czyli... A! Czyli jakbyśmy tu zmienili w ten sposób. No właśnie. Da się przejść, nie da się przejść. Nie da przejść, też się nie da przejść. Tu również nic nie ma. No nie, 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 no bez jaj, gro. Już takie żarty to sobie nie rób. Dobra, odciąłem się, o Jezu. Ale się wydygałem. To już by było chamskie. To już by było chamskie. O kurde, chyba przegapiłem jedno, czy nie? Jeszcze nie. Czy tu nie ma?
Tu ich nie ma, dobra. Dopiero odsute mieszalniki. Już patałachy lecą. Już spada. A, to gówno szybkie. Hiroshiro, bo ty zaraz zapomnisz. Tak po prostu wczuwasz tą grę. Zostanie napełniony za jeden dzień. Musimy tylko przyspieszyć ostatni silnik. Przynajmniej nie muszę się martwić o amunicję. Ty jeszcze pomartwisz. Brak zasilania, niedobrze. Tego mam wrażenie, że teraz coś mocniejszego, no właśnie. Na przykład to wyleci. I ostatnie. Ale żeśmy narobili. Miłe światełka wszędzie wokół, pszczoły bzyczą w oddali. Ależ romantycznie. Puszcz ty! Ach kurde, jakie cwaniaczki, no. Dobra, mało pocisków. Wszystkie. Zapiszmy. Proszę wybrać procedurę. Ja bym dorobił troszeczkę amunicji, bo z tej amunicji to się trochę wypstrykaliśmy. Daję po 4 pociski, no ze 12 myślę. Dziękuję. Tyle starczy. Tu jeszcze będzie jakaś draka, jestem pewny. Tu będzie jakaś draka. O fuck, trochę ich tu jest. No i brak ammo. Znaczy brak zasilania. Jestem niemalże... Fuck. Na dół. No na was to mi szkoda amunicji. Wolę się chwilę pokręcić z wami. Na ciebie to nie. Jeszcze jeden pocisk, naprawdę. O, weźmy sobie to. Na razie omo. Cały czas słyszę jakieś helikopterki. Dobra, bierzemy i to. Trochę tego towaru tu pozostawało. Naprawdę nie wiem, czy to się dźwięk zbagował, czy co. Wszystko? Nie wszystko. Jakbym mógł tego nie wziąć. Przecież to by był grzech. Tak myślę, że teraz tam surowce się coraz bardziej przydają. Nie jest to takie hop-ciup na krowy i ciele gotowe. Boję się tam chodzić trochę, ale... Pazerność jest... u mnie na pierwszym miejscu. Uciekaj, gołganie. Tam coś jest. Jest w jednym. Kurde, ich jest coraz więcej. No, 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 dziwnie lądują. Dobra. No i człowiekowi aż jest przykro, że miałby to zostawić, naprawdę. Naprawdę jest aż przykro.
Tam jeszcze coś jest. Po prostu jestem takim typem zbieracza i mi taką krzywdę tu robią tym. Jak to człowiek mógłby teraz nie wziąć, no? Dobra, tam na górze jeszcze coś jest, ale... No pójdę po to. Pójdę po to. Dobra, ale już teraz jak nie będzie nic po drodze, to nie bierzemy. Po drodze, w sensie po drodze, tam chodzić nie będę, spokojnie. Ani tam. O Jezu, jak kusi. Jak kusi. Kusi jak cholera. Ale to jest po drodze. Moi mili, to jest bardzo po drodze. Właśnie, co to jest? Nie pokazuje. WSP pszczoła? Tam jest pszczoła. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. No. Trzeba było bliżej stanąć po prostu. O, ja cię. Towarzyszu majorze. Tak? Masz coś konstruktywnego do powiedzenia? Czy w jakiś sposób was uraziłem? Dlaczego wyładowujecie na mnie swoją frustrację? Wybacz, to nie twoja wina. Jestem tylko wściekły na siebie. Czemu? Nie wy zabiliście Pietrowa, zabiła go jego własna broń. Wrogo nastawiony robot. To bez znaczenia. Miałem go pojmać żywego. I zawiodłem. A to nie koniec. Seczenow ocalił mi życie. Jest dla mnie jak ojciec. Możesz teraz zabrać pojemnik. Jaki kurwa pojemnik? O czym ty mówisz? To już się chyba w dialogach popieprzyło. Od czasu wojny nasiliły się problemy związane z paleniem, a towarzysz Stalin właśnie dolał oliwy do ognia, przywracając modę na fajki. I tak cały kraj opanował niezdrowy nałóg. Sugeruję wprowadzenie na rynek specjalnego rodzaju tytoniu. Zawiera niewielką ilość nikotyny, jest całkowicie pozbawiony smoły, a co najważniejsze, stopniowo wywołuje wstręt do palenia. Jest przy tym niedrogi w produkcji i może bezproblemowo zastąpić standardowy tytoń. Moglibyśmy pomóc 2/3 palaczy w ZSRR zerwać z nałogiem w zaledwie 5 lat. No i żeby to było takie piękne. Kurczę, widzę tu jakieś jeszcze rzeczy do wzięcia. Ale nie wiem, jak tam się dostać, nie mam pojęcia. Tu nie ma żadnej chyba trasy w tą stronę, niestety. No szkoda, no ale... Cóż, tak czasem bywa. Rety. Wszystko wygląda, jakby od lat tu nikogo nie było. Możliwe, że to wynik awarii systemu modulacji grawitacji albo nadmiernej produkcji nawozu polimerowego. Odblokowano diagram pasztet. No to... Pasztetom dziękujemy. Dlatego właśnie chciałbym zazwyczaj te skrzynki brać, bo w nich mogą się właśnie kryć różne... tego typu modyfikacje. Ach, tu jest gorąco jak w piecu. To mają być przyjemne warunki? Temperatura w pracowni chyba wzrosła do skrajnie wysokich wartości. Ach, co ty nie powiesz? Nagrzewnice się zepsuły. Dopóki tak będzie, pracownia pozostanie wypełniona gorącym powietrzem. Łapie. Muszą być w którymś z pomieszczeń. No i tu już nie jest ciekawie. Straciłem dużo zdrowia. Cholera. Tutaj możemy wejść. W sumie nie ma po co nawet schodzić. W sumie nawet nie ma po co schodzić. Dobra, starczy, już wiemy, do czego to służy. Dobra, R-ka podniesiona. Oj, mamy czytanie.
Mamy czytanie. Nowe stonki do Shermana dział projektowy. Eksperymenty się powiodły, współpraca, choć to mało powiedziane, zespołów zakładów Wawiłow i Pawłow zaowocowała wyhodowaniem nowego gatunku stonki ziemniaczanej. Nazwaliśmy go Żuczek Pożarek, więc jak sama nazwa wskazuje, ogień planujemy zwalczyć ogniem. Nowy gatunek żywić się będzie albowiem wyłącznie roślinami szkodliwymi, takimi jak pesz, bluszcz czy barszcz sosnowskiego. Tu mamy powody osobiste, bo rok temu zabił mi psa. Toksyczne substancje wydzielane przez nasze żuki nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego, a poza tym nie mogą się rozmnażać i na jesieni wszystkie powyzdychają. Nie będziemy więc już potrzebowali pestycydów ani żadnych szkodliwych chemikaliów. Pasożyty same się pozjadają. Nieźle, prawda? Nasza własna fabryka do Sherman dział projektowy. Szanuję dokonania naszej czeskiej fabryki mebli, ale mam świetny pomysł. Załóżmy własną. Korzystając z infrastruktury Wawiłowa. Ostatnio przybywa do nas coraz więcej więźniów, wśród których wielu jest wykwalifikowanych. Do utylizacji cały czas trafiają sosny i brzozy, które nie przeszły inspekcji. Moja dusza kierownika biura płacze, kiedy to widzi. Może wy, naukowcy, widzicie w tym zwykłą nadwyżkę drewna, ale dla mnie to zmarnowany surowiec. Operacja Amazonka, Sherman, dział projektowy. Przygotowanie dokumentacji w Amazonii przez zaniedbania kapitalistycznych przemysłowców trwa obecnie kryzys ekologiczny. Amazońskie lasy deszczowe wymierają w przerażającym tempie. Towarzysz Wawiłow kazał mi zorganizować komitet, który rozwiąże ten problem. Na chwilę obecną sugerowaliśmy stworzenie nowych, szybko rosnących gatunków drzew tropikalnych o trwalszej strukturze korzeni. Najważniejsze, żeby zachować to w tajemnicy. Zwykle chwalimy się całemu światu, że pomagamy państwom słabiej rozwiniętym, ale tę katastrofę musimy zażegnać bez zbędnego rozgłosu. Och, jak ty jesteście, kurczę, dobrzy. Prawda jest taka, że... co dogadać. To da strzępić ryja. Tam nikogo nie ma? Nie ma. To już idzie w miarę. Da się tu wejść? Da się! Ej, czy to nie jest wejście? To jest centrum rekreacji, to jest safe. Zapisywanie danych. Dzięki. A tu jest pracownia alg. Jest gorąco, rozumiem? Tak. Tam jest wyjście do centrum, a tu sobie otworzyliśmy drzwi. Oh shit, here we go again. Ten to jak putek wygląda. Co tu jest napisane? Matematyka. To jedyne co zrozumiałem, nic więcej. Nic więcej nie zrozumiałem. Nie noś otwartych butelek. Bo może ci się coś nachlapać za kołnierz. Jak wiadomo, woda za kołnierzem nie jest fajna. Towarzyszu, komu potrzebne są tusz i papier? Szczebiot, zapisz i przechowaj na później. Już dawno tego nie używaliśmy. Maszuję. Dobra, zmaszowałem, pierwsze widzimy. Te bojlery zaraz pieprzną. Co my mamy do diabła zrobić? Brak danych. Nigdy wcześniej tu nie byłem. Dobra, poradzę sobie. O, ty żyjesz i normalnie funkcjonujesz. Widziałem to już. To kriogenika, tak? W rzeczy samej, to jest Fahrenheit. Świeca wypełniona kriopolimerem. Służy do obniżania temperatury i wyrównywania ciśnienia w piecach wysokotemperaturowych. Spróbuję powsadzać je do boilerów. Nawet nie wiem, o czym on mówi, ale okej. Chyba coś nawet nie opłaca, więc się zasłabi. Wiem, że jesteście mocniejsze, ale na szczęście nie. Na szczęście nie. Was to się robi na easy i chyba bardziej
Oby to nie było to, co myślę. No jak to? Bez sensu. Nie wiem po co to klikanie, ale okej. Jest totalnie bez sensu. To mi się też nie podoba. To jest niebezpieczne. I chyba pozbędę się jednak tego perka z tym zamrażaniem, bo to nie daje wcale więcej surowcy. Wydawało mi się, że to bardziej będzie przydatne, ale jak widać nie. Dobra, znalazłem dojście. Zaraz, panie, najpierw to my lutujemy. To jest ważniejsze. Wszystko? Nie wszystko. Wybacz, kolego, ale ja tego potrzebuję bardziej, nie rozumiesz? Jesteś maszyną, więc potrzebujesz tego mniej. Jaki masz cel w życiu? Służyć ludziom, no nie? Ja też kiedyś służyłem ludziom pod Kurskiem i w Berlinie. Ale nie robiłem tego dla jakiegoś medalu. Walczyłem o równość, żeby wszyscy mieli takie same prawa i obowiązki. Żeby każdy człowiek mógł być taki jak inni. Muszę tylko wymyślić, jak to ustrojstwo założyć. Ciekawe. Wolność i równość. Nazewnictwo nowych roślin. Czy komuś w ogóle się podobają nazwy marsjańskie ziemniaki albo księżycowa pszenica? Nudniej się nie dało? To nie jest błaha sprawa. A co jeśli dolecimy do innego układu słonecznego, na przykład Aldebaran, czy jakoś tak, nie znam się. Zasadzimy na nowej planecie te nasze cudowne, niewybredne słoneczniki, a tu nagle okaże się, że to nie są żadne słoneczniki. Ktoś spyta, dlaczego? Bo tam nie ma słońca. To musiałyby być Aldebraneczniki. Pomyślcie o tym. Tak w ogóle można by pomyśleć o zmianie nazwy Słońca i Księżyca na Sol i Luna. Bo jak nie, to równie dobrze możemy nazywać każdą planetę Ziemią. A w ogóle to Ziemia powinna być Terrą. Zamknął mój projekt starszy inżynier genetyki A. Raguzin. Wawiłow zamknął mój projekt, nazwał go bezsensownym i przerostem formy nad treścią. Darwin się w grobie przewraca. Przecież skoro i tak stworzymy sadzonki, to po co wzbogacać istniejące gatunki odporność na zimno czy suszę? Jeśli mamy skolonizować nowe światy, może dałoby się stworzyć całkiem nowe rośliny. Słuchaj, uwielbiam nasze typowe brzozy, ale jak lecę na przykład na Kubę, to spodziewam się zobaczyć palmy i wielkie trzciny. Coś nowego. Na Marsie nie powinno być jebitnych jabłoni, tylko kaktusy ulowe albo prądotwórcza pszenica. Mamy niepowtarzalną okazję, aby zbudować nowy świat inny niż wszystko, co znamy. A tracimy czas na kapustę? Ja pierdzielę. Odnośnie do sadzonek, starszy inżynier genetyki Arugzin. Proszę się uważnie wczytać, to nie jest żart prima aprilisowy. Wczoraj podczas utylizacji odpadów organicznych wrzuciłem kilka świń padłych podczas eksperymentów w komorze kiełkowni. Dziś, kiedy oglądaliśmy zapis z monitoringu, żeby sprawdzić, gdzie się podziały nasze wowy, odkryłem, że zdechłe świnie chadzają sobie po komorze, a nawet próbują się wydostać. Gdy tam dotarłem, zostałem niestety tylko niedojedzone ich resztki. W tych sadzonkach może być coś, czego nie przewidzieliśmy. Nalegam, abyśmy zbadali ten wypadek. Czyżby ruskie znalazły ośrodek nieśmiertelności? Dobra, to mam z tym zrobić. A, schłodź boiler, okej. Okay. To chyba nie jest to. No, chyba nie. A jednak. Jak się dostać do tej rury? Trochę nie rozumiem, co mamy z tym zrobić. Ale co teraz? Mam to sam sadzić do bojlera? Rozumiem, że to nie. Jeszcze raz spróbujmy. Ty już nie chcesz, tak? No to nie, bez łaski. Czekajcie, to tak, wychodzi stąd. Rurka idzie tu. Tu. Ja pierdzielę. Co ja mam z tym zrobić? Tu jest boiler.
zaklinowało. O matko. No ciekawe, nie powiem. No bardziej wolałbym tu i w górę. O. Udało się. Jeszcze dwa. Rady. Serio? Cały czas klikam prawym. Coś się otworzyło. Otwarło się. Znaczy my tu nie byliśmy? No pewnie, że byliśmy. To jak to się stało? Zdech pies. Nie w tą stronę. Dobrze, że dojście do rury jest w pomieszczeniu obok, a nie przy brzozie. No to lecimy w dół. No, dawaj, dawaj, dawaj. Z tej strony może będzie lepiej. Będzie lepiej, czy nie będzie lepiej? Dobra. Teraz w dół. Ja. Czekajcie, tu się zaklinowało. Dobra, jak skręcimy teraz w tą stronę, będziemy mieć dojście do kolejnego. O. Tyk. Dobra, drugi boiler załatwiony. Został ostatni. Te już są bardziej ruchliwe. To są te irytujące już dziady. Niestety. Dobra, tu będzie banał. Co jeszcze inne? Jest jeszcze jeden. Gdzie jest ta kulka? To już powinien być ostatni. Kto to gówno w ogóle wymyślił? Mam już powyżej uszu pakowania kulek w rurki. Musimy to zrobić, by opuścić kompleks Wawiłów. Dlaczego nie mogę, ja wiem, wyjść zwykłymi drzwiami? Obawiam się, że dostępne są tylko niezwykłe. Ciekawe. O nie, nie w tą stronę. Pojebałem coś? Nie, dobrze. No i? Temperatura w termarium została ustabilizowana. Personel może wracać na stanowiska pracy. Wow, nie widziałem cię. Co za ulga. Nie ma. Gdybym tak trafiał, to by było przyjemnie. Do ciebie jeszcze nie obszukałem. Ciebie również nie. I ciebie też nie. I tu jakieś zostały części. Świetnie. Gdzie my teraz mamy iść? Mamy iść na górę? A, no tak, bo teraz schodziliśmy tamtą strefę. Już tu możemy wejść. Towarzyszu majorze, znaleźliście już doktor Chwilatową? Tę, która pomogła Pietrowowi wyrżnąć setki ludzi? Nie, wciąż gdzieś tu pełza. Podkreślam, że doktor Chwilatowej nie może stać się krzywda. Jeśli jej życiu coś grozi, musicie przyjść jej z pomocą. Co? Uratować sukę, przez którą brnę po kolana we flakach? Co do kurwy? Zdrajca Pietrow wykorzystał doktor Chwilatową bez jej wiedzy. Nie znała jego prawdziwych zamiarów, ani fanatyzmu tego morderczego maniaka. O jej winie lub niewinności zdecyduje sąd. Nie zasługuje na to. Zasługuje na choćby tyle. Doktor Chwilatowa to znana neurochirurg. Doktor Seczenow powierzył jej badania nad kolektywem, w zakresie połączenia ludzi i robotów. Włos nie może jej spaść z głowy. Czy wyrażam się jasno, towarzyszu majorze? Postaram się pamiętać. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Atomic Heart. Trzymajcie się. Hej, hej!